zbytnio szukać nie będzie, zwłaszcza kiedy Karma spaliła flasha. 1-1-3. Chodzi tutaj pod time, a ten niczego nieświadomy natknie się na Sakena. No i tutaj niestety pierwsze runiczne więzienie, tutaj Q przedłużone, odbijają to! I One Man Free pada, nie wierzę! Triumph leczy time'a, Saken flashuje, no zrobi z tego jakąś nagrodę pocieszenia, ale rezultatu takiego to się nie spodziewali. No nie docenili obrażeń Volibera, co mogę powiedzieć więcej? Nie mam pojęcia, co chodzi po głowie portugalskiemu zawodnikowi. Daj mu czas. Rozumiesz, bo ma time. A, o to chodziło. No, problem taki, że najlepiej nie skaluje, a Rekles dostaje solo bolo na linii. No nie no mogę, nie, dobra. Solo nie bolo tego nie nazywajmy, solo bolo. Jeszcze nam idzie! Karmin Korp, ja cię kręcę. Zobacz na to, time, poszedł na bota, nie zrobił żadnego kampa, skankował Sakena i zdobył eliminację. O, nie wiem, jak będziemy tutaj wyczytywać ten wspaniały nick. No będzie po prostu starał się grać z drużynką, a niekoniecznie ze swoim AD Carry. Teraz przeflaszował mu! Rekles się wywala! Nie no, czekaj, Rekles strzela. X-drop, coraz mniej punktów zdrowia u niego i Rekles łapie reset. Get excited załączony i lecimy do odciny. Brakło obrażeń, a X-drop nie wciska heala. Ej, ale to jest taki moment... Czemu X-drop nie wcisnął heala? Nie mam pojęcia, ale to jest... Skoro już walczą, flaszują na Burakana. Dobra, ojej, to jest niestety koniec gry. Ej, szczerze, jak bierzesz Karma Raka, Karma Pine. Ojej, kamera na topie. Jest drobna fala stworów, jest Cabo Shard z Ultimate'em, to może być dive nawet. No i tutaj Huntera wyskakuje, to będzie Ultimate również od Ryza, podjeżdżają tutaj, próbują złapać X-Dropa. Na topie jest to solo polo, piękny kop, jak również dwie osoby przeganiają rywali i ta wieża będzie brana. Heroic ma za mało many, by coś tu zrobić. Double Distortion nie dla obrażeń, co on wyprawia, nic tu nie zrobi. No tak, jest tu pobijany. Nie mam pojęcia, nie wiem co się dzieje. Wydaje mi się, że Karmin Korp stanęło na nogi już parę minut temu, ale teraz to skaczą po głowach oponentom. Nie jest taka heroik. Dobra mozzarelka w kuleczce, którą wyjmujesz świeżutką z torebki, kładziesz sobie na pizzę i zajadasz. Nie, to taki ciężki ser, po którym boli cię żołądek. No nie możesz po prostu kupić pizzy z mozzarellą? A, bo możesz też pić własną, dobra. Wiesz, kto będzie teraz upieczony? No, zakładam, że to jakaś pizza portugalska. No. Będzie tutaj czarowana, ale kto będzie Masterchefem? Dobra, mówiłem o pentakillach, nadchodzi o to on. O, unika jeszcze tego wszystkiego Heroic, ale reszta drużyny portugalskiej nie ma tyle szczęścia. Saken sieje spustoszenie i spustoszenie sieje LFL w tej fazie play. Jedna drużyna, druga gdzieś odpadała wcześniej. To nie była zawsze taka potężna petarda od wszystkich. A jeśli patrząc na te play-y, wyciągać hiper duże wnioski po pierwszym dniu, na coś takiego się może zanosić. Oj! Ależ bomba od Reklesa. Ze środkowej alejki zgarnie eliminację, Saken też jedną dorzuci. No i wygląda na to, że te francuskie ekipy faktycznie może zjednoczą się w końcu w tym main evencie, którego tak bardzo wyczekują. Byłoby to ogromne rozczarowanie, gdyby ktokolwiek z reprezentantów LFL-a w tej fazie play-in poległ. Umówmy się, że konkurencja... Że niby Summoner's Rift, ale IGN nad brzegiem Nilu. Bo wiesz, ja tam krokodyl potężny. I koniec metafory. I koniec challenge'u. Czekaj, bo tutaj Jo robi pentakilla i kradnie na Shora. I po tym gadamy o ultralizmie. Dobra, to jest ostatnia szansa. Drodzy widzowie, teraz albo nigdy. Patrzymy, czy wejdą i wyjdą zwycięzcy. No, nie. Nie będzie tak. Pentakilla tu niestety nie uświadczymy. A Karmin Korp weźmie sobie Baron na Shora i będzie finalizował tę rozgrywkę. Więc wydaje mi się, że po raz pierwszy od długiego czasu wchodzimy jako odbiorcy polskiej sceny z naprawdę realistycznymi oczekiwaniami wobec polskich składów. Bo no, polska scena stała się defetystyczna i ludzie zaczęli strasznie narzekać, strasznie krytykować. Ale wydaje mi się, że przez to, jak obniżyły się oczekiwania na EU Masters, to spadły one do takiego poziomu, na którym powinny być spełnienie oczekiwań. I tak powinno być. Jeżeli dostaniemy jedną drużynę wychodzącą z grupy, w fazie głównej ludzie też będą ukontentowani i też tak powinno być. Mamy zdrowe oczekiwania i jak na razie myślę, że polskie drużyny nieźle się z nich wywiązują. A wydaje mi się, że trzeba być realistą. Trzeba założyć po prostu polski półfinał. Cztery drużyny z Ultraligi. Jedyne, co może nam przeszkodzić, to właściwie losowanie drabinki, żebyśmy znaleźli się w czterech różnych ćwierćfinałach. Dobra, będzie taniec. Shelly będzie tańczyć. Będzie taniec. Albo będzie skakać, no nie wiem, zobaczymy. 400 HP, nie padnie, tańczy, produkcja zoom na Shelly. No i cyk. Co jest? Ej, nie zatańczyła.